Witam Was tutaj, cześć, czemu znasz? Zapraszam Was na kolejny odcinek z naszego scenariusza, z City Skylines, PlayStation 4. Dobrze, mam tutaj krótki przerywnik, a mianowicie ankieta, właśnie powinna się teraz Wam pojawić. A mianowicie jest pytanie ankietowe, ponieważ Wy tego jeszcze nie wiecie, ale możecie się dowiedzieć, oglądając ten odcinek, dlaczego nasze miasto zbankrutowało. I pytanie ankietowe to jest, czy zaczynamy nowy scenariusz, czy... próbujemy jeszcze raz ten scenariusz. No i to w sumie tyle. Czy próbujemy jeszcze raz ten scenariusz, czy idziemy z nowym scenariuszem? Odpowiadajcie. Dzisiaj mamy jeszcze dodatek Mass Transit, którego może korzystamy jeszcze w tym scenariuszu. Jeśli zastanawiacie się, co będziemy wykorzystywać w tym scenariuszu z Mass Transit, no to na pewno kolej linowa, znaczy pomiędzy tymi może się przydać. Kolej jednoszynowa, z tego co wiem, trochę jest droga, więc nie jestem przekonany, ale tak, na pewno baza sterowców by się, że w sensie sterowce by się przydały, no a na pewno już to będą promy. Promy gdzieś tutaj pomiędzy tym wszystkim będą sobie ładnie kursować. I tak, pierwsze co widzimy to to, że oni nie mają prądu, ale ja jeszcze ich podłączyłem i to, że idzie wielka fala tsunami, czy ja ich już wpuściłem do... schronów? Tak, są w schronach, z tego co mi się wydaje. Wejdźmy sobie w mapę schronów. Są one podobno wykrywanie katastrof, już jest naprawione, chociaż nie jestem przekonany. Dobra, mniejsza z tym właśnie, jaki jest zasięg radia. Już nawet zasięgiem radia jest problem. Dobra, to tak, ci są pod wodą, to wiemy. I tak, ci tutaj są ewakuowani. Ci też. I tu ogólnie większość wyspy będzie ewakuowana, naszych wysp. Przyspieszmy sobie ten potop. To trochę może nam zdał ten wał, może trochę nam dał. Może. Chociaż... nie, no dobra, dał. Zobaczcie, jeżeli byśmy zrobili to na całej wyspie, to może by to nam zatrzymało nawet tutaj tą całą część tsunami. Co prawda to przejdzie przez naszą pozostałą część miasta, ale... trzeba myśleć pozytywnie, tak? Przemysł się w tym budować. I właśnie, trzeba było postawić ten budynek. A chwila, my nie możemy nic budować, bo nie możemy zbankrutować. Dobrze, was już od razu wyburzam. Tak? Koniec nam przemysł cały padnie. Ale teraz zaczniemy się budować, bo jest mi popyt i mamy minus naprawdę duże pieniądze, kurczę. Najwyżej teraz weźmiemy mega pożyczkę. Tutaj jest, to powinien być jakiś park, no, zaraz zobaczymy co to było. To jeszcze wszystko płynie, okej. Mam nadzieję, że trochę tych budynków z przemysłem tutaj przeżyje. Bo ja niestety nie mogę ich odbudowywać normalnie, bo nie mam jeszcze takich specjalnych służb do tego. Co to było to? Wysypisko, o kurczę. Ej, zobacz, to wypadam na dużą wysypiskę. To wysypisko później pojawi się z powrotem. Ej! Dobra. Woda wraca. Nie dotopi mi tego. Ale fajnie. Ale pieniądze tracimy nie dlatego, że... tylko dlatego, że ich wpuściłem do schronów. To jest nasz problem. Dobra, ta wyspa została skrasztosowana. Co tu dużo mówić. Czekajcie, dajmy na całe po prostu... jest to przepis tak odbudowy. Tak odbudowy. A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. A to jest podobno małe tsunami. Dobrze, jak będziemy na 5000, to czy mamy jakieś jeszcze pożyczki do wzięcia? Ojajaj. I z tym, musimy utrzymać się. Pieniądze! Bo zaraz was zwolnimy. Jeżeli nam się nie uda. Tu są jeszcze pod wodą. W sumie nie będą pod wodą, bo nie mam tych służb do ratowania. Kurde. Dobra.
Widzicie ten napis? Tęsknisz za deszczem i śniegiem? No chyba nie. Dobrze, wywaliło nas z gry. This is City's radio. Kompletnie nas Home po prostu of music. Wywaliło z gry. I ja, póki jeszcze jest parę ludzi żywych, przepadam, daję wszystko na maksa. Tylko ja wiem, czemu my nie dostajemy żadnych zwrotów za to, wiecie czemu? Bo tak, kładki możemy znieść na sam dół. Ponieważ oni są w bunkrach. Nie mogą tam płacić pieniędzy, niestety. I to jest nasz problem. Za drogi dużo płacimy. Możemy zmniejszyć budżet na drogi. Nie mamy żadnych służb do dróg, a płacimy dużo. Ciekawe, czy nam się faktycznie zmniejszy na drogi budżet. To byłoby dobre. Dobra. Na co jeszcze można zmniejszyć? Tak, tu komunikacje nie. Prąd, woda, śmieci. Na leczenie można zmniejszyć do 70, powiedzmy. Tak? Dobra, przepłyń to szybko. Okej. Energia. To było kiedyś? Pewnie tak. Czekaj, ty kogoś widzisz? Nie. Nie, on tu pewnie samowolnie przychodzi. Ciekawe czemu. Dobra, tu co ładnie przepływa. Coś wolałbym, żeby tak sobie nie przepływało. Właśnie, czekajcie, tam był przepis tak odbudowy, a tutaj go nie ma. No. Zobaczymy, czy zaczną się po prostu wbudować nowi. Zalane budynki, no niestety na trudno. Co tu mówić? Takie dzielnice pokaż. Nie no, jest brak odbudowy. Powinny się zaraz po prostu na nowo budować, ale... No nie wiem. Tutaj schron ładnie ludzie włażą. A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Tak. Widzę, że przemysł nam tutaj padł. I się już buduje nowy. Dawajcie nam nowe pieniądze. Zaraz cofniemy ewakuację. Tak, wybórz. Tu jest ten nasz śmieci. Tak. Wybórz. O kurczę, zbliżamy się do granicy 5. Gdzie jest ten schron? Zwolni. To nam da trochę pieniędzy, ale nie jestem przekonany jak dużo. Nie możemy zejść poniżej 0. To jest nasza główna rzecz, tak? Tu jest jakaś woda. Okej, zmniejszyło się. Bo tylko jeden schron jest teraz w układce. To znaczy, że i tak jest źle. Dobra, tutaj to już przeszło. Dobra, uspokoiło się. Możemy już sobie spokojnie wszystkich zwolnić. Ewakuacja zwolni do domów. Proszę bardzo, możecie już wracać. Swoją drogą. A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Już po wszystkim, już pieniądze nawet zaczęliśmy zdarzać. Dobra. Tak. Trzeba budynki wszystkie poprzegrodzić ręcznie. To widzicie, że tsunami jest rzeczą złą. Ale ogólnie ludzi prawie w ogóle nie straciliśmy, bo wrzuciliśmy ich wszystkich do schronów. Także schrony są. One sobie tu będą ładnie działać. Także jest dobrze. I się gra nie zawiesiła teraz. To jest jeszcze ważniejsze. Dobra. To tak. Zaraz przejdziemy do jakie są cele tego scenariusza, bo już tak nie pamiętam. Bo dawno nie grałem. Grałem jeszcze przed tym, jak konto miałem. A właśnie, a propos konto już jest zrenomowane. Dogadałem się z PlayStation, tak trochę ich tam wstrzeszyłem. Także już jest dobrze, jakby co. Tu jest jeszcze woda. Jeszcze coś tam sobie pomyka.
emanować to wysypisko. Teraz jest w innym miejscu poziom wody, tak? Emanować tutaj wysypisko. A tutaj... Dawaj. Już! Spokojnie. Żywność się skończyła, energia, woda, no w miarę. Tutaj do mojego gniazdka, że energia jest potrzebna? No nie wiem. Nie wiem. Dobrze, na razie musimy trochę pozostawiać pieniędzy. I tak, już im się nie podobają śmieci. Co się dzieje ze wszystkimi śmieciotkami? No niestety chwilowo musiały zostać wyłączone, tak? Chętnie bym się zaczął budować dalej, ale jest trochę ciemno. Więc... No dobra, oj, przycięło się. Coś się gda trochę tnie, wiecie, po tej... Ogólnie po wszystkich aktualizacjach gda się zaczyna ciąć. Ale mniejsza z tym, mam gdzieś tylko chwilowe. Paradoks, to chwilowe, tak? Gdy nas tego nie odczujemy tak nawet zbytnio. No i nie lubię, jak wy czasami psujecie gdy. Dobra, tu... Tu i powiedzmy, że może gdzieś tutaj. I stąd sobie jeszcze puścimy drogę. A pomiędzy tymi sobie puścimy ścieżkę. Dobrze, ogólnie po tych miejscach zaczniemy już gdzieś promy niedługo wstawiać, ale do promów potrzebne jest nam pieniądze. Pieniędzy tam tak zbyt dużo nie mamy, więc... Tu ludzie będą się budować. Tu tak. Także, dobra, tutaj przemysł chce się budować, to można go przenieść na drugą stronę w sumie. Ale na razie jest jeszcze tutaj póki co miejsce, więc prosto do tego i tu się pociągnie. Tu i tu. Tak, tak. Ojejku. Nie, przepraszam bardzo. Teraz, panie. I tu się pobuduje. Tu również powinna pójść. Tu jest też jeszcze trochę miejsca. O, tutaj jest miejsce. Właśnie. Mamy już te nowe drogi, co nie? Możemy sobie to ulepszyć. Proszę bardzo. Tu będzie droga podwójna. Bo ja jednak wolę, żeby do miasta było więcej ludzi jechało. Okej, tu nie mogę ulepszyć. Kurczę. W ogóle zobaczcie, my podnieśliśmy tak bardzo mocno podatki. Czy my tutaj podnieśliśmy? Podnieśliśmy, to czemu się? Tak, tu też mogę flightować. Okej, wyszliśmy na minus. Niedobrze. Trochę ludzi korzysta ze ścieżek. Co po niektórzy, ale ścieżki by się, w sensie, te promy by się przydały. I tu by były w swoim raju te promy. Dobra. Już zaczęliśmy wracać, czy już na północ. I tak, jeżeli chodzi o drogi, to my sobie na przykład... Te drogi poulepszamy. W sensie, że wyburzymy i zbudujemy na nowo. Wiecie, mamy tylko... Ta droga kosztuje... Co? Czemu to tyle kosztuje? Za kratkę 60? O, jeszcze, a my to odłączyliśmy właśnie. Dobra, na razie ci sobie pożyją bez moją ścieżkę, tak? Chciałem sobie poulepszać te drogi i będą mogli sobie szybciej jeździć pomiędzy tymi wszystkimi, ale... Jak tak, to nie wiem, czy mnie to interesuje. Coś tam się pojawiło nawet niż tam co. Okej, tu jest to. Może to im gotowało. A w ogóle jak to tego wygląda? Właśnie, możecie jak chcecie nazwy dla dzielnic i dla ulic w tym mieście. No i nazwę miasta. Co ważne. Tak, i oni tu sobie nam mogli... Jeszcze jest podniesiona, to więcej kosztuje. 440. Nie, tutaj to przystanek zarzuciliśmy i jeszcze klinikę. Zaraz.
Ale tutaj będę, zobaczcie, będę mogli tak sobie fiu, jechać szybciej. Co nie? Jeszcze wyciszacz daję im tutaj. Ja widzę, że przystanki przy okazji dozwalamy. Ej, to są schrony. Oż ty. To nie są te przystanki. Okej, okay, dobra. To tak. Tam usuną. A nie. Tu, ci, będę mieli tu. Tak. Tak. A tych nie mogę się nigdzie. Trzeba byłoby wrócić tutaj tą drogę, czekajcie. To jest większy problem. Tylko jest też nie rozrabiamy. Czemu? Znaczy, no, rozumiem, że... Dobra, zaraz tym się zajmiemy. Ja czemu mało zrobione. Więc tak, teraz dobra. Czemu nie mogę tego wyburzyć? Dobra, dawaj. Jeszcze raz. A, bo to nie jest podłączone, no tak. To by się przydało podłączyć w końcu. Czekaj, nie. To ma taki most? Czekaj, ja tego nie wiedziałem, że nawet ta droga ma taki wspaniały most. O kurde. Takiego ten tu się sobie walnął. Tutaj. 500, 600, 700. Uj, uj, uj. Ale chodzi mi bardziej o to, że mogą po prostu tutaj sobie ściekać i jeździć szybciej. Dobra. Tak, no, z darmo mamy kredyty pozaciągane. To ma sens. Dobra. Czas płynie niby szybko, jednak tak dosyć wolno. Chciałem tutaj dzisiaj trochę rozbudować tego miasta. Właśnie, jakie są warunki zwycięstwa? O! Zobaczcie, w końcu zaczęły działać te paski! Ja nie mogę. Co? Średni poziom zdrowia jeszcze zdobyty. Liczba ludności powoli. Okej, okay, i do zagraj. Kolejno, to nam się udało. Jednego po prostu nie zrobić. Dobrze, czyli musimy po prostu miasto rozbudowywać i więcej ludzi dawać. Okej. Okay. Nie możemy spać poniżej zera. To jest logiczne, że macie z tym problem, bo nie macie żadnej drogi teraz, tak? Wow! Zobaczcie, na taki mały może być fajny. Chyba z wodotki to usuwali, dlatego ja tak tutaj nagle... Miałem problemy. Może, nie wiem. Ścieżkę też trzeba naprawić, ale ścieżka kosztuje chyba mniej, co nie? Tak. To nie znaczy, że kosztuje. Pięćset... 42, kurczę. Oj, kiwamy się. Właśnie, mieliśmy naprawić ten, tutaj ten schron. Tego przystanku tutaj nie ma, ale będzie tu. O, co nie? Dobra, może być. Tutaj i tu sobie damy jeszcze. Tak, wiem, że to jest ta linia. Dobra, to sobie zbudujmy tą linię najpierw. W międzyczasie, w trakcie czekania, aż zrobimy pieniądze wystarczające, żeby zbudować drogę. Możemy zbudować sobie drogę ewakuacyjną. Cieszę się, teraz się cieszę. Gdyby to jeszcze był zwykły bus, to by się jeszcze bardziej cieszył. Może być. Dobra, widzę, że już można to podłączyć. 1100.
Dobra, jest podłączenie, możecie jeździć. Ło, ale na sygnale widzieliście, jak ona przemknęła? Co to było? Dobrze, jeśli jeszcze coś trzeba tutaj zrobić, to trzeba będzie. Ten tu całe te trzy fragmenty i później już normalnie możemy zacząć zarabiać. Dobrze, ludzie chcą się budować. Się przydało. Co ty? Okej, dama, to tu nam się jakoś to uda zbudować, ale to potrzebne na 1000 zł. Tysiak, przemysł możemy sobie powoli tutaj budować, bo z przemysłem nie masz takich problemów, co nie? Raczej. Zazwyczaj. Wyłącz mi tutaj linie pomocnicze. Dobra, na razie możemy sobie być. Czemu to się buduje? Co kur... Mamy problem, ludzie. Z drugiej to jest naprawdę trudny scenariusz. A my tu ledwo dybamy. Dobry, tak. Co nas dużo kosztuje? Schron, gdzie jest schron? Wyłącz. Dadar, wyłącz. Ej, czekajcie. Wyłącz. Musimy wyjść na plus. Bo przy czymś takim to splajtujemy, co nie? Dobrze, co ten ma ludzi? Brak wystarczającej liczby klientów. Da. Widzę, że wy na duże podatki tutaj... jedziecie. Więc ja wam jeszcze podniosę. Ale jeszcze jest parę budynków do wyłączenia. To ja nie wiem, czy my tutaj w transport zainwestujemy kiedykolwiek, tak. Śmieci, dobra, śmieci wam dam. Bo to nie idzie w śmieciach. Dalej, tutaj jest. Czujnik sejsmiczny, tu jest. Okej. Okay. Powiedz, że zrobiam. Dobra, jest plus się pojawił. A od tej strony nie ma żadnych zabezpieczeń. To po prostu się po nas przeczołga. A, wreszcie. Musimy... Właśnie dlatego teraz puściłem na maksa pieniądze. I nawet tej drogi tu nie będę ulepszać. Tej, tu, żadnej. Właśnie, z pewnego jak oni tutaj... Łopanie! Tak, bo oni setką mogą jeździć tutaj. Widzę, że jest długie tsunami. Co ty, my dzisiaj takie mamy dwa tsunami jednego odcinka? A my tu Mastran zdjęliśmy pociągnąć, tak? Co tu się dzieje? Właśnie, trzeba ustawić przez droga chyba jedyczowa. And not the abandoned grain facility at the edge of town. Skrzyżowania. O, tak, światła. Trzeba powyłączać światła. I to nie. Bardziej mi chodziło o właśnie w tych miejscach. Tu, gdzie jest autostrada. To dotąd. Tu dalej będą już zwykłe drogi. At the old grain mill, old fashioned family restaurant. At the old grain mill, from our family to yours. Aha, nema, czyli ci już są tsunami. Dobrze, ale zarabiamy, ale to jest ważne, tak, że zarabiamy. No, przyspieszmy sobie czas. 25 minut odcinka. Co to jest? I can see why stamps are so expensive. Anyway, if you're listening, mailman. This one's for you. Carve up with yakisoba the noodle masters. No matter what state of life you're in, we have the perfect noodles for you. From birthday noodles to wedding noodles, all the way to the most final of noodles. Every occasion has a noodle at yakisoba, so experience something different.
Yakisoba. It literally means fried noodles. No zobaczcie, włączyliśmy budynek i to zaczął. Więcej elektryczności. Może to zostało to gdzieś... Te budynki... Nie! Wyrzuciło nam prąd. Kurde. Kurde. Kurcze. Kurcze blade. Dobra, tracimy dużo pieniędzy. Zwolnij. Wyrzuć. Okej. Okay. No tak, bo jak one są w stosunku wyłączone, to nie możemy nic skręcić. I jeszcze mamy za mną na pieniądze. Ja nie mogę. Ktoś miał rację, że to jest trudny scenariusz. A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Tsunami struck the city. I to po całości. Ja tu nie widzę ludzi. Ja tu naprawdę nie widzę ludzi. Dobrze, powiem to tak, to co wy tu teraz widzicie, ja nie mogę w żaden sposób finansowo utrwalać nasze miasto. To będzie splajt. Zobaczcie, wszyscy umarli, nikt tu nie żyje. Nie będę się męczyć z tym scenariuszem, bo po prostu nie mam. Co? No właśnie. Okej. To tak, ja na tym ekranie zakończę dzisiejszy odcinek. Bo nie mam pomysłów, co zrobić dalej z tym miastem. Przycisku dalej nie ma sensu wciskać. No i pytanie do was jest, czy... Czy robimy nowy scenariusz? Czy jedziemy od nowa? To wy decydujecie. Co wy wybierzcie? Zgodnie z tym, co wy chcecie. Tak? Dobrze, ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i powiedzcie mi, czy jedziemy od nowa? Czy... No nie wiem. Jak chcecie. Co tu dużo mówić? Ja wcisnę od nowa. Bo muszę cokolwiek wcisnąć. Cześć! Ale wy... chwila. Wy wybierzcie, co chcecie. Nie, że musimy kontynuować ten scenariusz. Powiedzcie, jeżeli ankieta pewnie jest na samym końcu, chcecie nowy odcinek, czy chcecie, żeby kontynuować? Ciekawe. Cześć. Gdzie tu się uchroni przed tym tsunami? Kurczę. Chyba trzeba by pójść na tą wyspę i wszystko tu budować. Wały. Wszystko tutaj. Tu chcę zrobić po prostu jakąś tam autostradę pociągnąć. I tyle. Chcę. I zadawiać. Po pierwsze by się przydało zadawiać. Ajajaj.